śmieci. Proszę Państwa, żebyśmy mogli to zrobić, te ceny muszą ulec zmianie i muszą zostać podniesione. Propozycja moja po analizie i rozmowie z radnymi przy analizowaniu jeszcze na zespołach, proponuję włożyć autopoprawkę do uchwały, która była poprzednio zgłaszana i chciałbym, żeby zróżnicowanie ceny między odpadami nieselektywnymi a selektywnymi wynosiła 6,50. Wydaje mi się, że to jest 5,50. 5,50 i 6,50. To jest ten moment, kiedy zachęcimy mieszkańców do tego, żeby zaczęli segregować śmieci, a do tego wszystkiego będziemy mogli osiągnąć wskaźniki, które nakładają na nas, jeśli chodzi o poziom recyklingu. I tak w 2018 roku musieliśmy mieć ten poziom w granicach 30%, w 2019 roku około 40%, a w 2020, proszę Państwa, będzie to 50%. Co za tym idzie? Koszt wywozu śmieci selektywnych, plastik, makulatura, szkło będzie w granicach 250 zł. Natomiast frakcji mieszanej, o której mówimy, z którą jest największy problem, te ceny cały czas rosną. W tej chwili kwota za 2018 rok to jest 260 zł, to jest kwota netto. Prognoza na 2019 i teraz jest w 2019 roku jest 282 zł. I w kolejnych latach to jest 300 zł, mówimy o kwocie netto. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że na tą chwilę mamy podpisaną umowę i ta umowa będzie obowiązywała do 2020 roku, więc możemy jeszcze z tych mniejszych cen korzystać. Natomiast na dzień dzisiejszy już ta kwota, jeśli chodzi o mieszane śmieci, wynosi przeszło 400 zł netto. Więc widzicie Państwo, jaka jest duża różnica między odpadami selektywnymi a nieselektywnymi. Więc apeluję do Państwa, żebyście się przyglądnęli na tą naszą autopoprawkę i podeszli do tego tematu wielowątkowo, tak żebyśmy mogli tą bardzo niepopularną decyzję podjąć z czystym sumieniem. Dziękuję bardzo. Proszę Panią Agnieszkę o przedstawienie. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, na sam początek chcielibyśmy Państwu przedstawić tak naprawdę genezę. Dlaczego w ogóle, oprócz tego, co Pan Prezydent przedstawił, jak zmienia się sytuacja na rynku, dlaczego rozmawiamy o tym, że musimy zmienić stawki? System gmina objęła system gospodarowania odpadami komunalnymi od 2013 roku, dokładnie 1 lipca. Wówczas gmina przejęła obowiązki od mieszkańców i narzuciła jakby na podstawie przepisów odbiór odpadów komunalnych. Na samym początku, czyli 2013 roku, stawki zostały ustalone na poziomie. W przypadku odpadów odbieranych w sposób nieselektywny, z rozróżnieniem od ilości osób zamieszkałych na nieruchomości, to jest do 4 osób, czyli każda z pierwszych 4 osób płaciła 14 zł, w piątej każda następna płaciła 7,50. W przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości decydował się na selektywny sposób gromadzenia odpadów, wówczas te stawki wynosiły odpowiednio 13 zł oraz 6,50 zł. Jaki był skutek takich stawek? W pierwszym roku, a tak naprawdę w półroczu funkcjonowania systemu, jak Państwo możecie zobaczyć, bilans, czyli tutaj różnica pomiędzy dochodami i wydatkami, pozwoliła uzyskać oszczędności w wysokości troszeczkę ponad 181 tysięcy zł. W kolejnych latach, to znaczy w 2014 roku, bilans ten wynosił już 1,5 miliona, czyli jakby nadwyżka, która była wypracowana, wzrastała. W tym momencie urosła do poziomu 1 686 tysięcy. W 2015 roku ta nadwyżka urosła do troszeczkę ponad 2,5 miliona. Dlaczego mówimy tylko o tych latach? Ponieważ w 2015 roku została podjęta decyzja o obniżeniu stawek ze względu na tą nadwyżkę, jaka była wypracowana. I tak od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nawet nowe stawki, które obowiązują do dnia dzisiejszego. Stawki zostały zmienione. W przypadku nieruchomości, które zadeklarowały w nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, dla pierwszych 4 osób w wysokości 13 zł, piąta i każda kolejna osoba to jest 6,50. Natomiast nieruchomości, które zadeklarowały selektywny sposób gromadzenia odpadów, to jest 11 zł
Zabierz 4 osoby, natomiast 5,50 za piątą i każą kolejną osobę. Stawki te pozwoliły nam, stawki te w tym momencie nie pozwoliły nam na bilansowanie się budżetu, to znaczy nasze wydatki przekraczały znacznie dochody, które generowane były na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. I tak w pierwszym roku obniżenia, czyli funkcjonowania nowych stawek, bilans ten wyniósł minus 262 tysiące. W kolejnych latach bilans się pogłębiał. W 2017 roku o ponad 58 tysięcy, w 2018 roku bilans ten wyniósł prawie minus 2 miliony, czyli 1 816 tysięcy. W latach, kiedy bilans ten był ujemny, korzystaliśmy z wypracowanej w latach ubiegłych, czyli do 2015 roku nadwyżki dokładnie. Czyli startowaliśmy z poziomu 2,5 milionów i co roku nadwyżka ta była po troszku konsumowana. Prognozujemy, że na 2019 rok, zgodnie z założeniami do przyjętego budżetu, bilans ten będzie, czyli ten minus będzie wynosił 2,5 miliona złotych. W tym momencie dysponujemy nadwyżką w wysokości 423 tysiące. Jednakże, proszę Państwa, nadwyżka ta w tym momencie tak naprawdę pozwoli nam pokryć tylko pierwsze 2 miesiące funkcjonowania systemu, ze względu na to, iż bilans całego roku to jest minus 2,5 miliona ponad. Tutaj pozwoliłam sobie na zestawienie jakby wszystkich lat funkcjonowania, czyli od 2013 roku do 2019, do prognozy na 2015 rok. Tutaj ładnie widać, jak w pewnym momencie faktycznie bilans ten był dodatni, natomiast od 2016 roku bilans jest ujemny. Chciałam Państwu również przybliżyć jakby historię umów, jakie były zawierane na odbiór zagospodarowania odpadów komunalnych. Pierwsza umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2013 roku, obowiązywała do 31 grudnia 2014 roku. Wartość umowy wynosiła 14 904 tysiące z miesięczną ratą 828 tysięcy. Po tym okresie skorzystaliśmy z zamówienia uzupełniającego, czyli od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku, utrzymując ten sam poziom ceny, czyli z ratą miesięczną 828 tysięcy. W następnym przetargu kwota, która obowiązywała od 1 kwietnia 2015 roku, wynosiła już miesięcznie 869 do 2017 roku. Tutaj również po okresie zawarcia umowy skorzystaliśmy z zamówienia uzupełniającego na okres roku i do 31 marca 2018 roku została utrzymana ta sama opłata miesięczna, czyli 869 tysięcy. W wyniku kolejnego już postępowania przetargowego znacznie wzrosła kwota, jeżeli chodzi o sam odbiór zagospodarowania odpadów i 1 kwietnia 2018 roku zaczęła obowiązywać umowa, która opiewała na ponad 5,5 miliona złotych, z ratą miesięczną, już jak widzicie Państwo, ponad 1 000 000 złotych miesięcznie. Zaznaczam, że są to kwoty, które dotyczą tylko i wyłącznie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Tutaj pozwoliłam sobie przedstawić Państwu jakby podział całości kosztów odbioru, zagospodarowania i działania tych systemów gospodarki odpadami na takie jakby trzy grupy. Pierwsza grupa to jest grupa najbardziej kosztogenna, czyli odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Druga grupa to jest obsługa administracyjna, natomiast trzecia grupa, ja już tak sobie zgrupowałam na prowadzenie przodu, utrzymanie bibliotek ekologicznych czy edukację ekologiczną. Jak Państwo widzicie, tutaj jest historia od 2013 do 2018 roku, jak się rozkładały te koszty. Tak bardzo średnio licząc z wszystkich lat, wywnioskowaliśmy, iż odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych to jest koszt około 94%. Obsługa administracyjna to jest około 4%, natomiast ta selektywna zbiórka odpadów, tak bardzo w skrócie, to jest 2% wszystkich kosztów. Odbiór zagospodarowania odpadów komunalnych. Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, pomijając 2013 rok, tak jak wspomniałam, to jest tylko okres półrocza dokładnie, koszty stale rosną. Było to związane oczywiście z umowami, o których przed chwileczką mówiłam, na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W tym momencie umowa, którą podpisaliśmy w 2018 roku, różni się od kwoty, którą płaciliśmy w 2017 roku o 17%. Dlaczego? Dlatego, że umowa była podpisana od 1 kwietnia. W związku z czym pierwsze 3 miesiące jeszcze były
ponosiliśmy opłatę o niższej wartości, ponieważ obowiązywała poprzednia umowa. Natomiast dopiero 2019 rok da nam tak naprawdę pełny wymiar nowej umowy i tutaj wzrost mamy w stosunku do poprzedniej o 22%. Jest to umowa na odbiór zagospodarowania odpadów, więc pewnie może nasunąć się pytanie, jak wyglądają na rozkład kosztów, jeżeli chodzi o odbiór, a samo zagospodarowanie. Tutaj Państwo radni również zadawali takie pytanie na komisji. W związku z tym tutaj po konsultacji z podmiotem, który odbiera odpady komunalne, otrzymaliśmy informację, iż odbiór odpadów komunalnych, czyli technicznie odbiór, transport i jeszcze parę innych czynników, to jest 53% około. Natomiast zagospodarowanie odpadów, czyli ten czynnik, o którym Pan Prezydent mówił, który cały czas wzrasta, to jest na dzień dzisiejszy 47%. Tylko ważna rzecz jest taka, że cena, która została w tym momencie zagwarantowana w umowie, utrzymuje się do momentu, do którego została podpisana umowa. To jest to, co Pan Prezydent tutaj na wstępie zaznaczył. Koszty administracyjne. Jak Państwo widzicie, koszty administracyjne są na bardzo podobnym poziomie, delikatnie wzrastają. Jedyną tutaj taką wybijającą się wartością jest rok 2019, z tym, że w 2019 roku, ponieważ liczyliśmy się z tym, że staniemy przed tutaj próbą zmiany stawek, zostało doliczone do kosztów administracyjnych około 70 tysięcy, bo tyle mniej więcej będzie nas kosztowała zmiana stawki. Ponieważ w przypadku zmiany musimy poinformować każdego właściciela nieruchomości, który złożył nam deklarację o tym, że ta stawka została zmieniona, na jaką wysokość. Także koszty mniej więcej poczty, doręczeń i związane do kosztów to są około 70 tysięcy. Gdybyśmy to odjęli, mniej więcej koszty administracyjne kryją się na tym samym poziomie. Szok, poletka i edukacja. Tutaj jak Państwo widzicie, mamy takie wartości dosyć skokowe. 2013 rok był to rok, w którym rozpoczynaliśmy działanie systemu. Musieliśmy zgodnie z wymogami ustawy stworzyć tak zwany PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W 2013 roku 400 tysięcy zostało przekazane do złogu na cel utworzenia takiego punktu. 2015-2016 również widzimy delikatne skoki. Są to skoki związane z inwestycjami, chociażby na PSZOK numer 2, czy też na zakup pojemników. Natomiast 2018-2019 bardzo, tak jak Państwo widzicie, wybijają się. Dlaczego? Ponieważ do 2017 roku, czyli do poprzedniej umowy, koszty zagospodarowania odpadów, które były odbierane w PSZOK, były kalkulowane w umowę na odbiór zagospodarowania odpadów. Jednakże liczne kontrole, chociażby ze strony Urzędu Marszałkowskiego czy innych instytucji, wskazywało, że jest to błędne, ponieważ podmiot, który prowadzi punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, musi również zajmować się zagospodarowaniem. W związku z czym zagospodarowanie zostało wyłączone z dużej umowy i przekazane właśnie do PSZOK. I od 2018 roku koszty zagospodarowania odpadów są również uwzględniane w przodu. Dlaczego? Dlatego taka jest znaczna tutaj tendencja skokowa. Proszę Państwa, ile odpadów odbieramy tak naprawdę w naszym mieście? Od 2013 roku ilość odpadów stale wzrasta. Nie podałam jeszcze ilości odpadów, jeżeli chodzi o poletka ekologiczne i pozostałe, ze względu na to, że dopiero spłynęło do nas sprawozdanie, jesteśmy w trakcie liczenia. Ale najważniejsze wartości, czyli odebrane bezpośrednio z nieruchomości i z PSZOK-u mamy, mimo wszystko proszę zobaczyć, jaka jest tendencja wzrostowa. Czyli tak naprawdę cały czas przybywa odpadów. Mieszkańcy w tym momencie z jednej strony bardzo dobrze zachęceni tym, że mają bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o oddanie swoich odpadów, oddają ich coraz więcej. Poza tym mamy też taką tendencję, jak Państwo możecie też zaobserwować, że niestety stajemy się coraz bardziej konsumpcyjnym społeczeństwem. Wychodząc ze sklepu bardzo dużo przynosimy do domu opakowań itd. Tutaj widzimy skutki, czyli bardzo duża tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o ilość odpadów. Tutaj pozwoliłam sobie Państwu przygotować takie zestawienie, jeżeli chodzi o ilość odpadów odebranych bezpośrednio z nieruchomości w latach 2014-2018. Wyłączyłam rok 2013 ze względu na to, że w tym pierwszym półroczu prowadzenia systemu nie posiadamy informacji, które pozwolą nam rozdzielić na ilość odpadów ze względu na rodzaj zabudowy. Dlatego dopiero do 2014 roku możemy tutaj przedstawić, jak to wygląda. Proszę Państwa, tak patrząc na bardzo średnio, na średnią z lat 2014-2018, 33% odpadów pochodzi z zabudowy jednorodzinnej, 44% zabudowy wielorodzinnej, natomiast 23% zabudowy niezamieszkałej. Jednakże różnice w ilości osób, które zamieszkują w zabudowie jednorodzinnej czy wielorodzinnej, wskazują na to, że średnia, jeżeli chodzi o produkcję odpadów na mieszkańca w przypadku zabudowy jednorodzinnej, to jest
427 kg, natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej to jest 300 kg na osobę. Ogromna różnica. Średnia dla miasta wynosi około 344 kg. Podczas komisji byliśmy przez Państwa radnych pytani, jak wygląda sytuacja z odpadami zielonymi. Faktycznie odpadów zielonych coraz więcej przybywa, no przede wszystkim zabudowy jednorodzinnej, prawda? Mieszkańcy tutaj oddają coraz więcej odpadów. Tak bardzo pokrótce chciałam przybliżyć jakby taki delikatny rys historyczny. Odpady zielone zaczęliśmy odbierać od 1 kwietnia 2015 roku w okresie od maja do końca października. Jednakże odzew mieszkańców był z jednej strony bardzo pozytywny, że odbieramy te odpady i nie ma już problemu z pozbywaniem się. Jednakże z drugiej strony to były, wnioskowali, aby ten miesiąc, aby o jeden miesiąc wydłużyć odbiór ze względu na to, iż w listopadzie zalega bardzo dużo liści topalskie. Na prośbę mieszkańców, jak również radnych, w 2016 roku został podpisany aneks do umowy wydłużający o jeden miesiąc właśnie odbiór odpadów zielone. Z tym, że zaznaczam, że aneks ten nie rodził ze sobą żadnych skutków finansowych, to znaczy w porozumieniu tutaj z podmiotem, który odbierał odpady, jakby bez zmiany wysokości wynagrodzenia odbyło się to. W międzyczasie również zmieniły się przepisy, weszły rozporządzenia, które określają, jakie rodzaje odpadów należy odbierać, jak wygląda selektywna zbiórka oraz w jakich terminach. I w tym momencie od 2000 w nowej umowie, czyli 1 kwietnia 2018 roku, odpady zielone odbierane są od kwietnia do końca listopada. Jak wygląda kwestia kosztowa? Otóż w umowie, która dzisiaj obowiązuje, na podstawie informacji, jakie uzyskaliśmy od podmiotu, który odbiera odpady, koszt miesięczny ryczałtowy odpadów ZIO wynosi 54,400 zł netto, czyli niecałe 59 tysięcy miesięcznie. Odpady odbierane są przez 8 miesięcy, czyli od kwietnia do końca listopada. Jeżeli chodzi o mniej więcej podział na koszty dla zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej, z zabudowy jednorodzinnej ten koszt jest około 70% tej kwoty, natomiast z zabudowy wielorodzinnej to jest około 30% tej kwoty. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o deklaracje mieszkańców, czy będą segregować, czy nie będą? To są dane na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji. I tak, jeżeli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe, około 30% nieruchomości zadeklarowało, że będą segregować, natomiast 70%, że nie. Sytuacja jest troszeczkę inna, jeżeli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe. Patrząc na całość, czyli wszystkie nieruchomości zamieszkałe, 60% zadeklarowało, że będzie segregować, natomiast 40% nie. Jednakże w podziale na zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną, w przypadku jednorodzinnej 40% segreguje, 55% nie segreguje. W zabudowie wielorodzinnej sytuacja jest odwrotna. Zadeklarowano, że 80% segreguje, natomiast 20% nie segreguje. Do tej pory, proszę Państwa, mieliśmy małą różnicę pomiędzy stawką za segregowane i niesegregowane. Bardzo dużo mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, pomimo że segregują odpady, decydowała się na zgłoszenie w deklaracji nieselektywnego sposobu gromadzenia odpadów ze względu, nie wiem, może troszkę na bojaźń, taką, że coś źle wysegregują i nie chcą mieć problemów, więc woleli zgłosić przy takiej małej różnicy w nieselektywny sposób gromadzenia, a jednak ta segregacja jest prowadzona. Także to są, proszę Państwa, dane w oparciu o złożone deklaracje. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o 2019 rok? Na podstawie budżetu, jaki został przyjęty, planowane wydatki są na poziomie niecałego 14 milionów, czyli 13 milionów 948 tysięcy. Natomiast dochody na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji określiliśmy na poziomie 11 milionów 400. W związku z tym bilans jest ujemny, czyli ponad minus 2,5 miliona, jeżeli chodzi o zamknięcie 2019 roku. Przypis, czyli ten 11 milionów 400, w tym momencie możemy rozróżnić jakby na te dwie grupy, czyli tą część zamieszkałą oraz część niezamieszkałą. I 57% wpływów to są wpływy od mieszkańców, natomiast 43% wpływów to są wpływy od nieruchomości niezamieszkałych, tak bardzo roboczo nazywanych przedsiębiorców. Jak wygląda sytuacja dzisiaj, proszę Państwa?
Ilość osób, które zostały złożone deklaracje, to jest 48 425. Natomiast zameldowania to jest 58 862, czyli około 10 tysięcy mieszkańców nie zostało zgłoszonych w deklaracjach. Przy stawkach obecnie obowiązujących, czyli przypominam 11 zł w przypadku selektywnie gromadzonych odpadów plus piąta o stawach 5,50, natomiast w przypadku nieselektywnych to jest 13,6 50. Daje to nam wpływy, które niestety nie pozwolą nam pokryć wydatków. Jakie jest założenie tak naprawdę przy podnoszeniu stawki? Potrzebujemy około 14 milionów. W związku z tym z nieruchomości zamieszkałych preferowany osiągnięty dochód to jest 7 milionów 980, natomiast z nieruchomości niezamieszkałych to jest 6 milionów 20 tysięcy. Jakie są założenia tak naprawdę, jeżeli chodzi o zmianę stawki? Tutaj pan prezydent już zgłosił w autopoprawce i państwo widzicie, jest oczywiście stanowisko pana prezydenta wypracowane na podstawie odbytych komisji. Takich komisji odbyło się dwie, 9 stycznia oraz 25 lutego. Spotkaliśmy się tutaj wspólnie, aby przedyskutować tą trudną sprawę. Stwierdzono, że w związku z tym, że ilość odebranych odpadów z nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych jest tutaj znaczna, w sensie różnicy, czyli z jednorodzinnych jest o wiele więcej w stosunku do jednorodzinnych więcej w stosunku do wielorodzinnych, a w związku z tym również koszty samego odbioru odpadów są wyższe, postanowiono o tym, aby zróżnicować opłatę w zależności od rodzaju zabudowy jednorodzinnych bądź wielorodzinnych. Założenie jest również takie, że przy zmianie stawki mimo wszystko część osób będzie to oczywiście margines tego miasta, ale zostanie przy nieselektywnym gromadzeniu odpadów i taką deklarację złoży. Założyliśmy, że będzie to 4%. I przede wszystkim zwiększenie różnicy pomiędzy selektywnym a nieselektywnym sposobem gromadzenia odpadów ze względu na to, aby zachęcić mieszkańców do tego, żeby jednak segregowali odpady. Do tej pory w uchwale obowiązywała stawka tylko od nieruchomości zamieszkałych. Mamy możliwość dzięki zapisom w ustawie różnicowania właśnie stawki ze względu na rodzaj zabudowy i podzieliliśmy ją na jednorodzinne i wielorodzinne. Oczywiście będzie to wymagało wprowadzenia konkretnej definicji w regulaminie utrzymania czystości, co mamy na myśli jednorodzinne, a co mamy na myśli wielorodzinne. I propozycja w tym momencie jest taka. Przy rozróżnieniu na nieruchomości jednorodzinne i wielorodzinne stawka selektywna za pierwsze z czterech osób wyniosła 14,50, piąta i każda następna osoba 7 zł. W przypadku zabudowy wielorodzinnej byłoby to 13,50 czyli i 6 zł za piątą i każdą kolejną osobę na nieruchomości. Jeżeli chodzi o odpady zmieszane, czyli gromadzone w sposób nieselektywny, stawka ta byłaby taka sama, czyli 20 zł za każdą z czterech pierwszych osób na nieruchomości i 10 zł za piątą i każdą kolejną osobę na nieruchomości. Proszę Państwa, te stawki pozwolą nam osiągnąć preferowany dochód. Różnica tutaj, czyli tak naprawdę ile będziemy na plusie, to jest 8600. Jest to oczywiście błąd statystyczny, prawda? Bo w tym momencie nie jesteśmy w stanie tak naprawdę tak do zera wyliczyć. Jak to wygląda dla gospodarstwa? Dzisiaj, proszę Państwa, na przykład gospodarstwo trzyosobowe. Jeżeli deklaracja została złożona na selektywny sposób gospodarowania odpadami komunalnymi, to jest 33 zł, w przypadku braku segregowania to jest 39. W przypadku nowych, proponowanych stawek dla mieszkańca, dla rodziny zamieszkałej w nieruchomości jednorodzinnej to jest 43,50, w przypadku braku 43,50, natomiast jeżeli nie będzie segregacji, to jest 60 zł. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, to jest 40,50 odpowiednio i 60 zł. Tutaj mamy całe zestawienie do 7 osób na nieruchomości. Jeżeli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe, tutaj również musimy podnieść opłatę, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, 43% to dochodów stanowią dochody z tytułu deklaracji złożonych od nieruchomości niezamieszkałych. Tutaj też proponujemy zwiększenie, podobnie jak w przypadku mieszkańców, różnicy pomiędzy stawką za selektywny sposób gromadzenia odpadów oraz za nieselektywny. Przewidujemy, że taki model jednak skłoni część przedsiębiorców, tak powiem bardzo w cudzysłowie,
do zmiany sposobu gromadzenia odpadów i około 34% przedsiębiorców przejdzie jednak na selektywny sposób gromadzenia odpadów. Tutaj nowością, której do tej pory nie było, jest propozycja wprowadzenia pracy kontenera. Mamy kilka nieruchomości, w tym chociażby szpital powiatowy, który korzysta z pracy kontenera. Do tej pory przeliczaliśmy, patrząc na parametry i rozkładając na obowiązujące pojemniki. Natomiast skoro mamy już takie pojemniki, coraz więcej firm, chociażby na strefie chce wprowadzić takiego typu pojemnik, zdecydowaliśmy, że dobrze będzie taki pojemnik wprowadzić również do uchwały i wydalić go. Jak wyglądają stawki dzisiaj, a jak będą wyglądały, jeżeli zostaną przyjęte w takiej wysokości? Dzisiaj średnio przedsiębiorca, który zadeklarował na przykład wywóz pojemnika 120 litrów raz w tygodniu, tak przyjęliśmy taką średnią, płaci 47,30, jeżeli gromadzi odpady w sposób selektywny, jeżeli nie, to jest 58,70. W tym momencie opłata wzrosłaby do 58,65, jeżeli chodzi o selektywne, a na przykład do 79,76, jeżeli chodzi o odpady niesegregowane, czyli gromadzone w sposób nieselektywny. Jak to, proszę Państwa, wygląda w innych miastach? Tak jak Pan Prezydent wspomniał, to nie jest problem, który dotyczy tylko i wyłącznie miasta Mielca, to jest problem, który dotyczy tak naprawdę wszystkich miast. Słyszymy tu w telewizji, jak i w radiu, że tak naprawdę wszystkie miasta w tym momencie niestety stanęły przed problemem podniesienia stawek. Pozwoliłam sobie zostawić miasta, które są tutaj bliskie naszemu regionowi. Jedynym tutaj wyjątkiem jest Łódź. Miasto Krosno. Stawka obowiązująca to jest 11 zł, czyli tyle, ile u nas dzisiaj. Nieselektywna 22, czyli duża różnica od początku już. Natomiast po zmianie stawki obowiązujące to jest 16 zł i 32. Czyli teraz patrząc tylko i wyłącznie na procent selektywnej opłaty, mamy wzrost o 45%. Tarnobrzeg. Z 9 na 18, a w przypadku niesegregowanych z 13 na 26. 100% podwyżki, jeżeli chodzi o opłatę segregowaną. Przemyśl. Z 11 na 14, z 17 na 20. 27% podwyżki. Łódź. Z 7 na 13, z 12 na 22, 85% podwyżki. Sanok. Z 10 na 14, z 16 na 28, 45% podwyżki. Jeżeli chodzi o Mielec i proponowane stawki, w przypadku domów jednorodzinnych jest to 32%, jeżeli chodzi o opłatę segregowaną, natomiast 23%, jeżeli chodzi o zabudowę wielorodzinną. Jak to wygląda też w najbliższym otoczeniu, czyli mówimy tutaj o gminach ościennych, aczkolwiek chciałabym zaznaczyć, że nie możemy porównywać do końca miasta i wsi, ponieważ wachlarz usług, które są jakby świadczone w mieście, znacznie odbiegają i częstotliwością, i ilością w stosunku do tych, które są oferowane na terenach wiejskich. Jednakże pozwoliłam sobie zrobić takie zestawienie. Gmina Mielec, Czerwin i Przesław rozliczają się tak naprawdę z opłaty od gospodarstwa, ale w rozliczeniu od ilości osób. Dlatego jakby miarodajne jest porównanie tylko jakby do pierwszych trzech osób. Gmina Mielec, podwyżka 38, 55 i 50 w zależności od ilości osób. Jedna osoba, dwie czy trzy osoby. Gmina Czerwin, tutaj jest bardzo duża podwyżka w stosunku do tego, co obowiązywało, o ponad 100%. Gmina Przesław, podwyżka 17,6. Natomiast w Mielcu podwyżka ta, jak już wspomniałam, będzie na poziomie 32 i 23 w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.